W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Michale, patronie nasz, Święty Michale, patronie nasz, módl się, módl się. Święty Gabrielu, patronie nasz, Święty Gabrielu, patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami. Święty Rafale, stróżu, patronie nasz, aniele stróżu, patronie nasz, módl się, za nami. Maria szololalalalalalalaj, Lachemel chadol, la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 l
Adonai, Adonai. Miłość i miłosierdzie Jezusa. Rozpoczynamy nasze spotkanie ewangelizacyjne, ewangeliczne, charyzmatyczne, anielskie, bo związane z aniołami. Szczególnie przed Eucharystią teraz będziemy przeżywać już drugi raz nabożeństwo anielskie. Werset, który jest mottem tego spotkania z psalmu 91. Niektórzy znają ten psalm wręcz na pamięć. Takie słowa związane z aniołami. Werset 11 i werset 12. Swoim aniołom nakazał w Twojej sprawie, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Na rękach będą Cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Jeszcze raz. Swoim aniołom nakazał w Twej sprawie, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Na rękach będą Cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Amen. Tego właśnie bardzo pragniemy. O to prosimy, aby Twoi aniołowie zostali wysłani nam na pomoc w naszych sprawach, zgodnych z Twoją świętą wolą. Aby strzegli nas na wszystkich naszych drogach, które niech nas zawsze prowadzą do Ciebie. Niech będą aniołowie na tych drogach, drogach Bożych, drogach światłości i miłości. Niech Twoi aniołowie trzymają nas wręcz w swoich dłoniach. Niech noszą, jak matka nosi swoje małe dzieci. W ich rękach będziemy bezpieczni, okryci ich anielskimi skrzydłami. Abyśmy czasem nie urazili naszych stóp, nie zranili ich o ostre kamienie na tych drogach tego świata. Aby ten świat nas nie zranił, bo Ty nas zraniłeś swoją miłością, ale ta rana jest słodka i nieustannie nam mówi,
Miłuj Boga, idź za Bogiem, bądź wierny Bogu. Teraz będzie jeszcze krótka medytacja anielska, można sobie usiąść, jak ktoś chce. Nie? Jak ktoś chce klęczeć, to oczywiście można dalej. Miesiąc temu przed świętami był fragment do medytacji w oparciu o Ewangelię właśnie Łukasza. Ten fragment, który szczególnie jest czytany w czasie świąt, w czasie Wigilii. A teraz z Księgi Rodzaju, z trzeciego rozdziału, pierwszy tekst mówiący o aniołach. 24 werset trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg umieścił na wschód od ogrodu Eden cherubów i miecz z połyskującym ostrzem, aby strzec drogi do drzewa życia. Kiedy to się stało, że Bóg postawił cherubów, aby bronili dostępu do Edenu? Droga do Edenu, do raju została zamknięta i jest strzeżona przez cherubów, czyli aniołów ognistych. Cheruby to aniołowie, którzy są bardzo blisko Boga, które to duchy nieustannie, żarliwie wołają do Boga, miłując Go, którzy są też Bożymi wojownikami, mającymi miecz ognisty, symbol Bożego gniewu, Bożej sprawiedliwości, miecz ostry, gotowy porazić, zranić tych, którzy zasługują na karę, którzy chcieliby znowu sprzeciwić się Bogu. Ta droga więc do drzewa życia, które to drzewo jest w raju Boga, jest więc pilnowana, albo była pilnowana tak naprawdę, bo już ta droga do Boga, do drzewa życia jest już teraz przez Chrystusa otwarta. Brama do nieba otwarta. Można przejść, można wejść do środka, do raju, do drzewa życia, aby mieć życie wieczne. Wcześniej cherubini nie pozwalali Adamowi, Ewie i innym na wejście do środka. Nikt nie mógł tam wejść. Niebo zostało zamknięte. Ale teraz cherubini, serafini i wszyscy inni aniołowie nie mają mieczy wyciągniętych przeciwko ludziom, aby ich karać, ale aby nas bronić, aby walczyć z aniołami ciemności, z królem czeluści, z diabłem, aby nas chronić przed atakami zła. A więc cherubini już teraz są po naszej stronie. Dzięki temu, że my przyjęliśmy naszego Pana, Króla Aniołów, który umarł za nas, zmartwychwstał, który żyje pośród nas. A my jesteśmy tutaj dla Niego, aby naśladować cherubów w walce duchowej, w walce o chwałę Boga Najwyższego, aby nie walczyć ze sobą, z ludźmi, ale ze złem walczyć i zwyciężać. I prowadzić ludzi do raju. Aniołowie to czynią i my to czyńmy. Sami idźmy tą drogą do drzewa życia i jak najwięcej osób wprowadzajmy na tą drogę do Edenu.
Można powiedzieć, że Eden jest teraz jeszcze wspanialszy, niż był wtedy, kiedy Adam i Ewa byli w raju. Jest jeszcze piękniejszy. Dzięki Chrystusowi zmartwychwstałemu, miłosiernemu. I jeszcze z Księgi Rodzaju, z rozdziału 28, werset 12. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wspinali się i schodzili po niej na dół. Taki mistyczny, niezwykły sen anielski miał jeden z patriarchów, trzeci w kolejności po Abrahamie, Izaaku, Jakub. Jakub widział aniołów, którzy z ziemi po mistycznej drabinie udawali się do nieba, czyli od ludzi do Boga i od Boga do ludzi. To znaczy zanosili ich prośby, błagania, cierpienia, a przynosili łaskę, błogosławieństwo, różne dary z nieba. A więc można powiedzieć, że przez ten obraz widzimy, że aniołowie są w nieustannym ruchu. Służą Bogu, ale także służą i nam z woli Boga. Pomagają, wspierają, są przy nas. Nieustannie nas też duchowo zanoszą do nieba i te wszystkie nasze intencje, właśnie cierpienia, takie również, które mamy teraz na tym spotkaniu. Więc jest wymiana duchowa. Bóg przez aniołów kontaktuje się z nami. Oni są pośrednikami. Pan Bóg stworzył aniołów i nie chce lekceważyć ich w dziele zbawienia, ale mają bardzo ważną misję w pomaganiu nam, w osiągnięciu życia, w ochronie, w tym, że wstawiają się za nami i błagają za nami też. I wiele dzięki nim także otrzymujemy. Ogólnie dzięki wszystkim aniołom, ale także dziękujmy także za modlitwę naszych aniołów stróżów, za modlitwę też Michała, Gabriela, Rafała i innych aniołów, którzy też szczególnie są przy nas, których wzywamy. I oni przychodzą teraz do nas z nieba. I przychodzą z hojnymi łaskami, darami. Tak wiele otrzymujemy. Dobrze mieć ten obraz zapisany w swojej pamięci. Nie jestem sam. Nie jesteś sam. Są aniołowie, tak jak Jakub, który był na pustkowiu, była ciemna noc, był sam, bez pomocy kogokolwiek, a tu się okazuje, że nie jest sam, że ziemia, na której odpoczywał, spał, jest ziemią świętą, jest ziemią pełną aniołów. Dlatego ja też pokornie wyznaję i wierzę w to, że również między innymi to miejsce jest pełne aniołów, archaniołów, cherubinów z mieczami połyskującymi, którzy nas bronią. Oddalają od tego miejsca szatana, demony i także złych ludzi. Abyśmy w tym miejscu doświadczali obecności króla aniołów, króla grzeszników, czyli nas, króla zranionych, cierpiących, ale tak bardzo umiłowanych przez niego. Król umiłowany przez nas, bo chcemy miłować Go, odpowiadając na Jego miłosierdzie, na Jego miłość. Panie, przyjmij to, że pragniemy Cię miłować z aniołami. Jesteś umiłowanym Synem Ojca, Królem Aniołów, Królem Nieba i Ziemi, naszym Królem. Ty nas kolejny raz zgromadziłeś, Ty radujesz się tym,
że pragniemy oddawać Ci chwałę. Niebo jest otwarte, Ty nam je otworzyłeś. Droga do drzewa życia w raju jest otwarta, brama nieba jest otwarta. Ty jesteś centrum nieba. A msza święta, adoracja to jakby przeniesienie nieba na ziemię. Tutaj jesteś, a jednocześnie w niebiosach. I są ci nasi bracia, przyjaciele, aniołowie, czyli wysłannicy Twoi. Chwalimy Cię za to. Błogosławimy. Każdy z nas pragnie być Twoim sługą, Twoim wysłannikiem, czyli takim ziemskim aniołem.